Chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Stracili dom i jednocześnie miejsce pracy. Teraz mieszkają w przyczepie kempingowej. Rodzina z Zielonki pod Bydgoszczą tydzień temu straciła w pożarze cały dorobek życia. Czy znajdą się ludzie dobrej woli, którzy zechcą im pomóc? Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Głównie cały mój warsztat pracy, z czym mogłem zarabiać na życie, na rodzinę, dom, doszczętnie spłonął. Od śrubokręta do najdroższego sprzętu, nic nie mam. Kompletnie wypalone do zera. Pokoje wypalone do zera. Góry, całe piętro, poddasze zniszczone. Jeżeli gdzieś zostały jakieś materiały budowlane, prosimy o przywożenie na Pszenną 13 do Zielonki. Ten temat za kilka minut, a od czego zaczynamy nasze informacje? Wyróżnienia dla nauczycieli w przeddzień ich święta. Dumę odczuwa ten, kto poszedł za swoimi zainteresowaniami. Obchody Dnia Edukacji Narodowej pod znakiem planowanej reformy. Jest to powód do niepokoju. Służymy uczniowi. Koniec z nielegalnymi wyścigami. Kierowcy bardzo szybko jeżdżą. Pierwsze efekty działania w regionie mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mieszkańcy testują też to narzędzie. Oczekiwana inwestycja. Jak tam pęknie, to już u nas koniec. Wpływamy wszyscy. Kolejna dyskusja w sprawie budowy drugiej zapory na Wiśle. Oczekujemy na tę inwestycję od ponad 46 lat. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na poniedziałek w całej Polsce, w tym także w Bydgoszczy, protest przeciw reformie edukacji. Negatywne stanowisko dotyczące zmian w oświacie wydała również Unia Metropolii Polskich, która chce opóźnienia wprowadzenia reformy o rok. Minister Edukacji Narodowej przekonuje, że wsłuchuje się w opinie różnych środowisk i realizuje zgłaszane postulaty. Nauczyciele, którzy z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej otrzymali w Bydgoszczy odznaczenia i wyróżnienia, nadal zastanawiają się, jak będzie wyglądać polska szkoła za 11 miesięcy. Wieloletnia praca, zaangażowanie i inspirowanie uczniów do dalszej nauki. Właśnie za to kilkuset nauczycieli z Kujaw i Pomorza otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe. To, jak mówią, daje im motywację do działania. W ich zawodzie jednak największą inspiracją są dzieci. Otwartości umysłu na to, co dają nam dzieci i młodzież, co sobą reprezentują, jakie mają pomysły, jakie mają zaplecze wiedzy, aby od nich czerpać. W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej odbywają się w cieniu dyskusji o reformie oświaty. Zapadła decyzja, że gimnazja będą zlikwidowane, co oznacza niepewność setek nauczycieli, nawet tych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Na pewno jest to powód do niepokoju. Jesteśmy samodzielnym gimnazjum. Te gimnazja samodzielne są jakby w najtrudniejszej sytuacji. Nie wiemy, co się będzie z nami działo. Ciężar wprowadzenia zmian spoczywa na barkach samorządów. Unia Metropolii Polskich negatywnie oceniła planowaną reformę. Samorządy nie będą miały czasu na spokojne przeanalizowanie i skonsultowanie nowej sieci szkół, obwodów, na rozmowy z rodzicami, dyrektorami, nauczycielami. Oprócz tego, jak mówią samorządowcy, wprowadzane reformy nie są poparte żadnymi badaniami, które wskazywałyby kierunek zmian. Uwagi można zgłaszać podczas cyklicznych spotkań w Ministerstwie Edukacji Narodowej, mówi kurator oświaty. Trwają konsultacje i być może w wyniku konsultacji argumenty mówiące o tym, żeby od 1 września, ale 2018 roku tę reformę rozpocząć, będą na tyle przekonujące, że ministerstwo powie tak, zaczynamy 1 września 2018 roku. Opóźnienia reformy o rok domaga się również Związek Nauczycielstwa Polskiego, który na poniedziałek zaplanował pikiety przed urzędami wojewódzkimi. W tych pikietach według wstępnych informacji dzisiejszego poranka weźmie udział ponad 25 tysięcy nauczycieli. Mamy także sygnały o dużym zainteresowaniu ze strony organizacji pozarządowych, rodziców, także uczniów. Podczas poniedziałkowego protestu nauczyciele przypomną również o zgłaszanym od roku postulacie zwiększenia pensji nauczycieli o co najmniej 10%. Ostatnio, jak mówi prezes ZNP, wynagrodzenia nauczycielskie wzrosły 5 lat temu.
Minister Edukacji Narodowej uważa, że planowane protesty to akcja polityczna. Przekonuje też, że postulaty związku są realizowane, a w ministerstwie powstanie specjalny zespół, który zajmie się problemami nauczycieli. Taki zespół, proszę Państwa, jest konieczny po to, żeby poważnie rozmawiać o tym wszystkim, co ważne dla nauczyciela. Nie tylko o podstawach programowych, czy może nie o podstawach programowych i podręcznikach, ale o wynagrodzeniach, ale o tym, jak powinien wyglądać etat, doskonalenie zawodowe. Od nauczyciela zależy, w jaki sposób nasze dzieci będą kształcone i w jaki sposób będą wpływały na przyszłość naszego kraju. Zawód nauczyciela w Polsce wykonuje 670 tysięcy osób. Bydgoszcz, Magdalena Niewęgłowska. Nadmierna prędkość, nieprawidłowe parkowanie i picie alkoholu w miejscu publicznym to najczęstsze wykroczenia, które mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego zamieszczają na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Mapa działa od miesiąca. Z policyjnej aplikacji skorzystało już blisko 3000 osób z regionu. Policji udaje się na razie potwierdzić co piąte zgłoszenie. Mandaty posypały się po ostatniej interwencji wymierzonej w nielegalne rajdy samochodowe w Bydgoszczy. Wyścigi na kilkusetmetrowym odcinku publicznej drogi i tak zwane palenie gumy. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny to od co najmniej 2 lat ulubione miejsce uczestników nielegalnych rajdów. Filmy publikują w sieci. Teraz znaleźli się też na mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Zaalarmowana przez mieszkańców policja podjęła interwencję. Wylegitymowano ponad 40 osób. Połowę ukarano mandatami. 16 osób straciło dowody rejestracyjne pojazdów za zły stan techniczny. To nie była jedyna akcja zorganizowana w tym miejscu. Cyklicznie policjanci się oczywiście pojawiają, patrolują to miejsce, sprawdzają, czy ponownie pojawiają się tam młodzi ludzie i osoby, które kierowcy, którzy przyjeżdżają samochodami. Przekraczanie prędkości to jedno z najczęściej pojawiających się zgłoszeń na mapie zagrożeń. Równie często mieszkańcy wskazują parkowanie samochodów w niedozwolonym miejscu. Jednak najwięcej powiadomień, blisko 400, dotyczy spożywania alkoholu w publicznym miejscu. To okolice nad Brdą czy Śródmieście. Idą osoby pijane, na przykład ulicą czy w parku tutaj. Kierowcy bardzo szybko jeżdżą, zwłaszcza wieczorem. Za szybko? Za szybko, stanowczo za szybko. Przed chwilą mieliśmy z żoną, mieliśmy przykład. Kierowca ledwo wyhamował, przechodziliśmy przez pasy. Przez miesiąc mieszkańcy powiatu bydgoskiego umieścili na stronie ponad 900 informacji o wykroczeniach i przestępstwach. W całym województwie to około 2800 zgłoszeń. Potwierdzonych jest w granicach 20%. Niewiele. Z czego to się bierze? Przede wszystkim myślę, że z tego, że mieszkańcy testują też to narzędzie, sprawdzają, jak ono działa. Uciążliwe i często powtarzające się zdarzenia mieszkańcy mogą od miesiąca zgłaszać online. Wystarczy otworzyć aplikację na stronie internetowej policji. Zaznaczone miejsce uaktywni się na zielono. Zmieni się na żółto w momencie przyjęcia zgłoszenia przez policję. Kolor czerwony oznacza potwierdzenie zdarzenia. Bezpieczeństwo w Bydgoszczy mają też poprawić dodatkowe kamery monitoringu. Kosztowały 240 tysięcy złotych. Zamontowano je m.in. na osiedlu Bartodzieje w ramach budżetu obywatelskiego. To sami mieszkańcy wskazali, aby ten teren objąć monitoringiem. Przydadzą się, bo były tutaj już wypadki, że napadali na pani. W sumie na terenie miasta działać ma 250 kamer. Rozbudowany system ma pomóc funkcjonariuszom szybciej reagować na popełniane przestępstwa. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Kolejne spięcia na linii Bydgoszcz-Toruń. Zdaniem prezydenta Torunia władze Grodu nad Brdą dążą do stagnacji, rozpadu województwa i zmarnowania dorobku mieszkańców. Michał Zalewski skierował list otwarty do prezydenta Bydgoszczy w sprawie dalszej współpracy miast w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Władze Bydgoszczy odpowiadają, że przytoczone argumenty są absurdalne. Tymczasem plany Ministerstwa Rozwoju zakładają, że w przyszłości ZIT-y mogłyby przekształcić się w partnerstwa na kształt metropolii. Zintegrowane inwestycje terytorialne to 300 milionów złotych na rozwój gospodarczy, kulturę, edukację czy rewitalizację. Jednak porozumienie ZIT z założenia tymczasowe może być fundamentem dla przyszłych metropolii. Propozycja Ministerstwa Rozwoju zaniepokoiła prezydenta Bydgoszczy, który przed miesiącem wystosował list w tej sprawie. Rafał Bruski sprzeciwia się zmuszaniu Bydgoszczy i Torunia do współpracy w przyszłym partnerstwie po 2020 roku. Nie ma mowy o odgórnym przymuszaniu kogokolwiek do czegokolwiek.
odpowiedział prezydent Torunia Michał Zalewski, który wystosował otwarty list do władz Bydgoszczy. Nic na siłę. No, tak jak mówię, takie wypracowane rozwiązanie na siłę, gdzieś przymuszone nas odgórnie, no nie przyniesie nic dobrego. Także będziemy dążyć do tego, żeby ta współpraca chociaż w jakiejś części opierała się na dobrowolności i wypracowaniu przynajmniej jakiegoś kompromisu. Kontrowersje budzi też podział pieniędzy. Informowanie w oficjalnym piśmie do ministra rozwoju, że chciałem wywalczyć więcej pieniędzy z ZIT dla Torunia niż wynikałoby to z ustalonego trybu, jest kłamstwem. Dodaje Michał Zalewski. Bydgoski ratusz odpowiada. Te zarzuty są absurdalne. My chcemy, aby wszystkie rzeczy, które dotyczą współpracy samorządów, opierały się na zasadzie dobrowolności. Przypomnę, że ZIT mieliśmy wybór albo wejść z Toruniem, albo ZIT-u wcale. Stąd no, nie było za bardzo wyboru i tej zasady zachowanej w tamtym okresie. Władze Bydgoszczy wskazują na szereg nieścisłości w stanowisku drugiej strony, do których prezydent miasta wkrótce odniesie się na piśmie. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Trzy jubileusze toruńskiej archeologii. Przyszli liderzy zdobywają nowe kompetencje w Chomiorze Szlacheckiej. Druga tama na regionalnym odcinku Wisły coraz bliżej. O perspektywach związanych z tą inwestycją samorządowcy, naukowcy, parlamentarzyści i mieszkańcy rozmawiali w Raciążku. Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie w tej gminie planuje się długo wyczekiwaną budowę. To tylko na pierwszy rzut oka oaza spokoju. Wokół Siarzewa od lat trwa głośna dyskusja. Właśnie tu miałaby stanąć druga zapora na Wiśle poniżej Włocławka. Mieszkam tam. I uważam, że stopnie wodne na Wiśle muszą być zrobione, żeby uregulować tę rzekę, bo kiedyś dojdzie do katastrofy. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe to jeden z głównych argumentów zwolenników budowy tamy na tym odcinku rzeki. To jest najważniejsze, to i drogi będą inne i wszystko, nie? No jest potrzebne, bo to Włocławek to jak tam pęknie, to już u nas koniec. Pływamy wszyscy. Powstała na przełomie lat 60. i 70. Zapora na Wiśle we Włocławku miała być jedną z kilku. Tymczasem projekt budowy kaskady Dolnej Wisły zakończył się na jej pierwszym etapie. Tak naprawdę oczekujemy na tę inwestycję od ponad 46 lat i zawsze mówiło się o miejscowości Siarzewo w tej gminie. Zielonym światłem dla rozpoczęcia tej inwestycji będzie wydanie decyzji środowiskowej. W tej sprawie cały czas toczy się postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wtedy rzeczywiście ta inwestycja zaczęłaby się stawiać w jakichś realnych barwach. O to nam chodzi. Robimy co możemy. No mam nadzieję, że w końcu nam się też to uda. O perspektywach rozwoju w związku z inwestycją rozmawiano w Raciążku. Wszystkie gminy popierają ideę budowy, wręcz oczekujemy tego od wielu, wielu lat i myślimy, że pojawiła się szansa pierwszy raz, że ta inwestycja zostanie rozpoczęta i zakończona. Inwestycja miałaby nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale też zmniejszyć dotkliwe skutki suszy. Żyjemy w regionie, któremu brakuje wody. W związku z tym musimy o nie zadbać. Prosta odpowiedź. Musimy zadbać o to, aby mieć wodę poprzez jej magazynowanie. Z budową tamy miałyby także wiązać się inwestycje drogowe. Nowa przeprawa przez Wisłę. Już myślimy o tym, żeby drogę S10 w jej częściowym przebiegu włączyć w przeprawę mostową. O przyszłości regionalnego odcinka Wisły dyskutują także członkowie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Wydaje mi się, jestem optymistą, w tej kadencji rozpoczną się już nie tylko kolejne dyskusje, tylko rozpoczną się prace, które doprowadzą w ciągu kolejnych lat do wybudowania tej tamy. Podczas spotkania zbierano także podpisy popierające inwestycje. Raciążek, Aleksandra Ciekot. Trzy jubileusze toruńskiej archeologii. Mija 80 lat od publikacji programu badań w zakresie archeologii pradziejowej, 70 lat Zakładu Prehistorii i 40 lat Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Z tej okazji w Toruniu odbyła się okolicznościowa konferencja i specjalne pokazy. Są jak poszukiwacze skarbów z innych epok. Ich praca pozwala lepiej poznać historię miejsc i ludzi. Archeologia to dziedzina, która wymaga wiedzy i pasji. Mnie się najbardziej podoba właśnie to odkrywanie, wyrywanie z ziemi tych reliktów, które no, pozwalają jakoś odtwarzać sobie tą przeszłość.
Obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika tej profesji uczy się około 100 osób. Instytut zatrudnia 20 specjalistów. Podstawowym narzędziem badaczy jest wciąż łopata, ale coraz częściej naukowcy wykorzystują także tak zwane bezinwazyjne metody pracy. Toruńska archeologia to już marka. Nasi badacze prowadzą badania nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. I to z dużymi sukcesami. Podczas jubileuszowej konferencji w Instytucie Archeologii wspominano profesora Romana Jakimowicza, pierwszego kierownika Zakładu Prehistorii UMK. Depresja, stany lękowe czy schizofrenia to jedynie kilka z ponad 100 oficjalnie stwierdzonych zaburzeń i chorób psychicznych. Szacuje się, że co trzeci Polak w ciągu swojego życia cierpi z powodu takich przypadłości. Mimo to problemy psychiczne są dla ludzi powodem do wstydu. Niesłusznie, odpowiadają eksperci. Zdrowie psychiczne jest integralną częścią człowieka, jak zdrowie somatyczne, i nie można ich rozdzielać, a trzeba to też podnosić, bo jak będziemy lekceważyć, spychać, to w końcu sami siebie zlekceważymy. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października, zorganizowano konferencję, a także forum poświęcone psychiatrii środowiskowej. W jego ramach rozmawiano m.in. o tym, gdzie poza szpitalem można uzyskać pomoc i poradę. Oddziały dzienne, właściwie zorganizowana opieka ambulatoryjna, tak zwane oddziały hospitalizacji domowej, gdzie do pacjenta przyjeżdża zespół psychologów, psychiatrów. O problemach i wyzwaniach psychiatrii podczas konferencji rozmawiali eksperci nie tylko z regionu, ale całej Polski. Więcej o problemach polskiej psychiatrii w rozmowie dnia. Gościem Mariusza Kluszczyńskiego będzie konsultant wojewódzki w tej dziedzinie, profesor Aleksander Araszkiewicz. Zapraszamy Państwa o godzinie 19:00. Stracili dom i warsztat pracy, teraz mieszkają w przyczepie kempingowej. Pilnie potrzebują materiałów budowlanych, narzędzi i pieniędzy. Liczą na pomoc ludzi dobrej woli. Rodzina z Zielonki pod Bydgoszczą tydzień temu straciła w pożarze cały dorobek życia. Państwo nawrotcy szukają ekipy budowlanej, która za niewielkie pieniądze zgodzi się im pomóc, tak by mogli jeszcze przed zimą powrócić do domu. Po domu i warsztacie zostały zgliszcza. Czteroosobowa rodzina Nawrockich straciła nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim główne źródło dochodu. Pan Ireneusz prowadzi firmę remontowo-budowlaną. W spalonym warsztacie składował narzędzia potrzebne do codziennej pracy. Głównie cały mój warsztat pracy, czym mogłem zarabiać na życie, na rodzinę, dom, doszczętnie spłonął. Od śrubokręta do najdroższego sprzętu, nic nie mamy. Kompletnie wypalone do zera. Pokoje wypalone do zera. U góry całe piętro, poddasze zniszczone. Dom nie był ubezpieczony, a straty są ogromne. Rodzina została bez dachu nad głową i środków do życia, ale własnymi siłami chce odbudować to, co zostało zniszczone. Dlatego apeluje o pomoc. Z narzędzi jakichkolwiek, materiały budowlane na odbudowę. Bo pan Ireneusz ma fach w ręku, ale brakuje mu narzędzi i materiałów do pracy. W pomoc zaangażowali się już sąsiedzi i mieszkańcy Zielonki. Dzięki, przyda się panie. Na pewno następne rzeczy przyda. Zbiórka dla rodziny Nawrockich trwa też na portalach społecznościowych. Znajduje się tu lista przedmiotów, które są w tej chwili pogorzelcom niezbędne. Blachodachówki, panele, wyposażenie, ale też gwoździe czy kombinerki. Rodzina liczy na to, że uda się znaleźć ekipę, która pomoże w odbudowaniu domu jeszcze przed zimą. Prosimy bardzo, jeżeli ma ktoś jakąś możliwość, jeżeli gdzieś zostały jakieś materiały budowlane po budowie, prawda? Kilka rolek wełny, kilka regipsów, stelaży, czegokolwiek. Prosimy o przywożenie na Pszenną 13 do Zielonki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach uruchomił specjalny numer konta, na które można wpłacać pieniądze. Do tej pory wpłynęło 700 zł. Potrzeby jednak są dużo większe. Na pewno będą potrzebne ekipy fachowców. Więc sądzę, że to tutaj po to, żeby pokryć te koszty niezbędne, to byłoby wskazane również ta pomoc materialna. Na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest ogłoszony taki apel o pomoc, jest podana strona
jest podane konto bankowe. Przyczyną pożaru najprawdopodobniej było zwarcie instalacji elektrycznej. Ogień pojawił się w garażu, ale szybko zajął niemal cały dom. Państwo Nawrotcy nocują w przyczepie kempingowej, chcą cały czas obserwować to, co zostało. Sprzątanie pozostałości po całym dobytku boli najbardziej, dlatego potrzebna jest pomoc, bo przed rodziną najważniejsza inwestycja – budowanie życia od nowa. Zielonka, Agata Chyłka. W zbliżeniach teraz prawdziwa niespodzianka. Zaproszenie i bilety na koncert w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, ale szczegóły zna i teraz przedstawi Jarosław Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na początek mała zagadka dla Państwa. Jaki zespół zagra w niedzielę w MCK-u o 19:00? Proszę posłuchać. To zespół Be Mine, tak jest, tworzą go bracia Rosińscy i właśnie ich będzie dotyczyło pytanie. Pytanie brzmi, jak mają na imię bracia, którzy założyli ten zespół, tworzą go do dziś, to są dwaj bracia. Proszę za chwilę dzwonić do nas na numer telefonu 52 37 00 500. Powtórzę, tylko i wyłącznie ten numer obowiązuje, 52 37 00 500. Te 5 podwójnych zaproszeń, które trzymam w ręku od organizatorów, czekają na Państwa. Niedziela, godzina 19, MCK. Zapraszamy i zachęcam. Ale zachęcamy także do odwiedzania naszej strony www.bydgoszcz.tvp.pl, ponieważ tam jeszcze dzisiaj pojawią się kolejne bilety, kolejne możliwości na to, by dostać się na inne wydarzenia kulturalne w naszym regionie. www.bydgoszcz.tvp.pl. Polecamy Państwu. Są aktywni, utalentowani i otwarci na nowe idee i wyzwania. Liderzy organizacji non-profit, nauki, mediów, kultury i biznesu z całej Polski spotkali się w Chomiorze Szlacheckiej. Tam pod okiem specjalistów m.in. z Uniwersytetu Harvarda rozwijają swoje kompetencje przywódcze i uczą się, jak jeszcze aktywniej działać na rzecz spraw publicznych. I want to help you develop alternatives and the ability to choose. Najlepsi wykładowcy z kraju i zagranicy i słuchacze, którzy chcą zmieniać świat. Blisko 40 uczestników programu Leadership Academy for Poland to liderzy, którzy skupiają się nie tylko na swoim rozwoju zawodowym, ale chcą także zrobić coś dla innych. Wśród nich Katarzyna Walczyk-Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, która działa na rzecz współpracy nauki z przemysłem. Bardzo często mówi się o tym, że te światy mówią innymi językami, że te światy mają inne cele, że nie chcą ze sobą współpracować. Skupiamy się tylko na barierach. My chcielibyśmy się skupić na tym, co łączy te dwa świata, bo tak naprawdę one mają wspólne cele. Ich celem jest poprawa naszego życia. Celem programu jest między innymi reorganizacja polskiej nauki i wprowadzenie jej na światowy poziom, a także wspieranie aktywnych i utalentowanych Polaków. To są aktywiści, to są ludzie prowadzący różnego organizacje pozarządowe, mają wiele wyzwań, wiele zadań przed sobą, różnego rodzaju. To są fundacje, to są stowarzyszenia, które robią wiele dobrego dla społeczności lokalnej, dla regionu. Do prowadzenia zajęć w ramach Akademii zaproszono wykładowców z najlepszych uniwersytetów na świecie. Zaprosiliśmy do udziału wspaniałych edukatorów, między innymi profesorów z Uniwersytetu Harvarda. Są to osoby, które właściwie są takimi żyjącymi legendami przywództwa. To są światowej klasy specjaliści. W czasie spotkań ze słuchaczami edukatorzy zachęcają liderów do ciągłego rozwoju i stawiania sobie nowych celów i wyzwań. Zawsze można zrobić więcej dla siebie i innych, a jeśli ja mogę się jakoś przyczynić do stworzenia liderów nowej generacji, to jestem tym bardzo podekscytowany. Podczas 6-dniowego szkolenia uczestnicy biorą udział w warsztatach, które pomagają rozwijać zdolności przywódcze i zdobywają wiedzę, która może dać impuls rozwojowy polskiej nauce. Chomiąża Szlachecka, Iwona Komisarek. Cały tydzień był pochmurny i deszczowy, a jaki będzie weekend? Odpowiedź na to pytanie zna Alicja Kwaśniewska. Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Dziś wieczorem jeszcze zanikające opady deszczu w całym regionie. Jutro, choć będzie pochmurno, nie powinno padać. Dopiero pod wieczór spodziewamy się słabych opadów deszczu lub mrzawki na wschodzie regionu. A kiedy za oknem pochmurno i deszczowo, z żalem wspominamy lato, gdy nie brakowało promieni słonecznych, a owoce mieliśmy na wyciągnięcie ręki. I choć lato już dawno za nami, w sadzie możemy zobaczyć jesienne odmiany jabłoni. Gałęzie uginają się pod ciężarem jabłek, które póki co cieszą tylko nasze oczy, ale już niedługo wzbogacą również nasze jadłospisy. Takie piękne i soczyste jabłka możemy zobaczyć w sadzie u pana Daniela Zmroczy, który przysłał nam dzisiejsze zdjęcia. Bardzo dziękujemy. A ja zapraszam państwa bardzo serdecznie na prognozę pogody zaraz po zbliżeniach. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Przypomnę tematy dnia. Wyróżnienia dla nauczycieli w przeddzień ich święta. Dumę odczuwa ten, kto poszedł za swoimi zainteresowaniami. Obchody Dnia Edukacji Narodowej pod znakiem planowanej reformy. Jest to powód do niepokoju. Służymy uczniowi. Koniec z nielegalnymi wyścigami. Kierowcy bardzo szybko jeżdżą. Pierwsze efekty działania w regionie mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mieszkańcy testują też to narzędzie. Oczekiwana inwestycja. Jak tam pęknie, to już u nas koniec. Pływamy wszyscy. Kolejna dyskusja w sprawie budowy drugiej zapory na Wiśle. Oczekujemy na tą inwestycję od ponad 46 lat. W rozmowie dnia przypomnę o godzinie 19 profesor Aleksander Araszkiewicz, psychiatra. Ja polecam państwu wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.